Wydaje się, że już powinno nas być i widać, i słychać. Pierwsze 10 osób widzę, że jest, więc jeżeli nas słyszycie, jeżeli nas widzicie, to dajcie znać. Ja nazywam się Krzysiek, dzisiaj ze mną jest Natalia. Cześć. Cześć, witam Was. I będziemy rozmawiać o tym, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. Dzisiejszy webinar. Taki mamy temat. No dobra, słuchajcie, czekamy na znak, czy nas widać, czy słychać, bo zanim się rozpędzimy i zaczniemy o tym wszystkim opowiadać, a nie będzie nas słychać, no to trzeba będzie zacząć od początku. Okej, dobra, już pierwsze znaki są, że jest wszystko okej. Więc zanim zaczniemy, zanim przejdziemy już bezpośrednio do naszego webinaru, to może dwa słowa o tobie bym chciał na samym starcie, jeżeli ci to nie Nie przeszkadza. przeszkadza, mogę się przedstawić Super. jak najbardziej. Dawaj. Dobrze. To na co dzień w Codeal jestem HR menadżerem, więc rekrutacje i temat rekrutacji jest mi bliski. Natomiast poza Codealą jestem doradcą zawodowym i również jestem cały czas na styku z rekrutacjami. Blisko 10 lat, a 8 lat w zasadzie w IT, więc myślę, że mam wiedzę, którą będę mogła się dzisiaj podzielić. Super, super. Będę pytał o konkretne Dobrze. przypadki i o jakieś anegdoty pewnie, jak do tego dojdziemy, ale zacznijmy może od planu naszego dzisiejszego webinaru. Więc no, zaczniemy oczywiście od wprowadzenia. Ja za chwilę nas przedstawię i przywitam dla tych z Was, którzy wcześniej z nami nie mieli do czynienia, bo często się tak zdarza, że webinar jest właśnie tym pierwszym miejscem styku z Codillą. Więc oczywiście te dwa słowa o nas, zanim przejdziemy do samego webinaru. Potem mamy, co trzeba zrobić przed rozmową kwalifikacyjną, gdzie szukać pracy jako junior, ale to też po pierwsze portale, oczywiście powiemy parę słów o portalach, ale też będziemy mówić o tym, w jakie firmy celować, gdzie te swoje CV i aplikacje wysyłać. Samo przygotowanie do rozmowy, na co zwrócić uwagę, na czym się na dłużej zatrzymać. O co zapytać rekrutera już w trakcie samej rozmowy? Powiemy trochę o najczęstszych błędach zarówno w CV i podczas rozmowy rekrutacyjnej. No i trochę może parę słów powiemy o tym, jakie są najczęstsze pytania na rozmowie, te takie standardowe, które się bardzo często pojawiają i na które warto się przygotować niezależnie od tego, czy aplikujecie w IT, czy nie w IT. I na samym końcu, jak zwykle, mamy dla Was miejsce, w którym możecie zadać nam jakieś pytania. My chętnie na nie postaramy się odpowiedzieć. Więc jeżeli coś Was w trakcie całego webinaru, jeżeli przyjdzie Wam coś do głowy, to oczywiście możecie napisać. Ja się cofnę i postaram się odpowiedzieć na tyle pytań, na ile to możliwe. No dobra, przejdźmy do samego przywitania i no my jesteśmy oboje ze szkoły programowania Codilla. To jest najchętniej wybierana szkoła programowania według Instytutu Badań DRB Polonia. Uczymy od zera krok po kroku, obecnie na czterech ścieżkach, czyli web developer, Java developer, tester automatyczny oraz frontend React. Wszystkie nasze bootcampy są zdalnie i przez internet. Oferujemy opiekę i pomoc mentorów. To oznacza, że za każdym razem, jeżeli zapiszecie się na nasz bootcamp, to dostaniecie swojego mentora, a raczej wybierzecie sobie swojego mentora i będziecie razem z nim przechodzić przez ten bootcamp. Z mentorem się spotkacie raz w tygodniu na 45 minut, ale oprócz tego oczywiście on będzie cały czas dostępny na czacie, no, w ramach, powiedzmy, że w takich rozsądnych godzinach. No i oczywiście oprócz tego takie trzy rzeczy, o których zawsze wspominamy, które są istotne, to pierwsze dwie to jest test predyspozycji, do którego Was serdecznie zapraszam do wypełnienia codilla.com/test. Tam możecie się zapisać, no możecie po prostu wypełnić ten test i zobaczyć, czy programowanie to jest dla Was. My oczywiście bardzo szybko postaramy się dać Wam feedback na to, jak Wam poszło i w którym kierunku iść. Następnym takim stopniem, jeżeli się zastanawiacie nad przebranżowieniem, jest doradztwo zawodowe, na które można się zapisać na codilla.com/doradztwo i tam umówicie się na jedną rozmowę z naszym doradcą, który z wami no one on one już porozmawia dokładnie w którym kierunku iść i w którym kierunku się zdecydować. Zachęcam, żeby wcześniej test predyspozycji wypełnić, żeby mieć już jak omówić wyniki z doradcą. No i oczywiście oprócz tego do naszych najdłuższych bootcampów, czyli Web Developer Plus i Java Developer Plus, oferujemy program gwarancji pracy, który można dobrać. To jest taki program, który narzuca pewne obowiązki na Was.
żebyście wypełnili je w trakcie trwania bootcampu, ale też po nim i na nas. No i razem współpracujemy, żeby znaleźć wam pracę zaraz po zakończeniu bootcampa, czyli przez 6 miesięcy to wsparcie od nas oczywiście macie. No dobra, to chyba tyle tytułem wstępu i tytułem przedstawienia nas i już byśmy przeszli do naszego dzisiejszego tematu. Oboje się nie możemy doczekać, już o tym rozmawialiśmy zanim weszliśmy na antenę. Więc na antenę, takie bardzo telewizyjne stwierdzenie. Okej, zanim live się uruchomił. Więc pierwszą rzeczą, o której porozmawiamy, to jest co zrobić zanim przystąpimy do rozmowy rekrutacyjnej. Czyli zakładamy, że jesteśmy po zakończeniu bootcampu, ale albo już albo mamy, albo w trakcie, ale mamy przygotowane już jakieś coś potrafimy, byśmy chcieli zacząć się orientować w temacie. Mhm. No i pierwszą rzeczą jest stworzenie profilu na LinkedInie. Myślę, że LinkedIn jest w tym momencie jednym z najbardziej popularnych portali sprzyjających poszukiwaniu pracy, jak i również daniu się poznać przez pracodawcę, więc zacznijmy od tego. Profil możemy mieć stworzony w zasadzie jeszcze przed, a nawet w trakcie trwania bootcampu. Natomiast warto już się zastanowić, co w nim będzie, więc pytanie, na ile się czujemy określeni, w którą stronę idziemy. Więc tu zostawiam jakby do indywidualnej kwestii, żeby się zastanowić, czy przed, czy w trakcie, czy po. Natomiast stawiajmy to jako priorytet. Dzisiaj bez LinkedIna to no, trochę nie istniejemy w branży IT. No, tak, trzeba przyznać. Ja wcześniej się z tym nie spotkałem, zanim zacząłem się interesować tematem i okazało się, że tak na dobrą sprawę no, nie da się funkcjonować, nie da się aplikować bez tego wypełnionego profilu. To trochę tak jak konto, no własne portfolio czy CV nawet w tej chwili, nie? Myślę, że tak, natomiast są sytuacje, bo nie pomijajmy osób, które może są w tej branży trochę dłużej niż nawet my i one funkcjonowały, natomiast ograniczają sobie zdecydowanie szanse. No i też wydaje mi się, że jeżeli jesteśmy w świecie IT, to podążajmy za usprawnieniami, a LinkedIn, choć może nie stricte w branży IT no, niesie usprawnienie, to dla branży samej, jeżeli chodzi, znaczy może nie dla branży, tylko chodzi o poszukiwanie pracy, jest usprawnieniem, więc pokażmy się od tej strony, że jesteśmy na czasie. To już tak bardziej może wizerunkowo. Natomiast no, chodzi nam o to, żeby znaleźć pracę, to jest skuteczny portal do tego, by to się stało. Jasne. No następnym oczywiście punktem takim, którym każdemu się kojarzy z poszukiwaniem pracy, to jest przygotowanie CV. To jest gigantyczny temat. Wydaje mi się, że można byłoby osobny webinar na ten temat zrobić, tak. Ale może tak dwa słowa o tym, jak przygotować to CV, żeby ono spełniało jakieś standardy. Oczywiście, to tak najkrócej. Zapamiętajmy, że warto, aby to była jedna strona. Rozumiem, że czasami mamy do zaprezentowania znacznie więcej, natomiast jeżeli potrafimy się przedstawić na jednej stronie A4, to też pokazujemy, że jesteśmy w pewien sposób określeni, potrafimy siebie przedstawić w konkretny sposób. Rozmowa rekrutacyjna jest od tego, żeby opowiadać więcej, a CV ma być konkret, który przekona pracodawcę. No jeżeli to w kolejnych punktach będziemy omawiać, że jak wiemy mniej więcej, w którą stronę podążamy i do jakiego pracodawcy, no to wiemy też, co zaprezentować. Nie mówię o tym, żebyśmy mieli 150 wersji CV, ale nic się nie stanie, będziemy mieć 10, jeżeli chodzi o przygotowanie do poszukiwań pracy. A zupełnie mówiąc poważnie, no 10 w przypadku tego, jeżeli idziemy w różne języki, to się raczej może aż tak nie rozdziela, więc 2-3 wersje są mile widziane. No i myślę też, że jeżeli jesteśmy gotowi na pracę z klientem zagranicznym bądź środowisku międzynarodowym, to warto też mieć CV w języku angielskim. Zdarza się, że pracodawcy, którzy nie mają klientów zagranicznych ani środowiska międzynarodowego, i tak wymagają CV w języku angielskim, no to się też trzeba przygotować. Więc co najmniej dwie wersje, polska i angielska, natomiast wersje dotyczące treści, 2-3, to jakby zależy od okoliczności. Nie będę tutaj jakby dopowiadać, bo to każdy ma indywidualną sytuację. Dokładnie, od każdego zależy od dokładnie jego wiedzy i doświadczenia i tak dalej, i tego, w którym kierunku będzie szedł z aplikowaniem. Następny jest GitHub i to jest coś, co bardzo często się powtarza też, jak mieliśmy jakiś czas temu wywiad z Adamem Zintiw, który też jest rekruterem, wspominał o tym, że to jest prawie jak LinkedIn w tej chwili dla programistów oczywiście, tak. no bo nie zakładamy, że wszyscy muszą mieć, ale jak jesteś programistą, to posiadanie profilu na GitHubie dużo rekruterowi mówi. Tak, tu bym wróciła na chwilę do LinkedIna, on jakby jest wizerunkiem, wizytówką nas, od strony takiej, że dajemy się poznać i w ogóle jesteśmy dostępni dla rekruterów. Natomiast GitHub niesie jeszcze dodatkową wartość, myślę, że dość ważną, czyli merytoryczną.
I też ważną dla samych programistów, bo on daje szansę się uczyć jeszcze przed tym, zanim znajdziemy pracę. Ja osobiście, no bo GitHub jest jakby jednym z najbardziej rozpoznawalnych źródeł, jeżeli chodzi o open source, czyli o to, że udostępniamy swoje kody źródłowe. Z moich doświadczeń i obserwacji, no to jakby najczęściej tam możemy spotkać projekty związane z Javą, JS-em, PHP-em, Pythonem. Myślę, że dzisiaj jest dość najczęściej używane języki oprogramowania. Więc tym samym, jeżeli się na tym GitHubie znajdujemy i udostępniamy swój kod źródłowy, a nawet jeżeli nie udostępniamy, ale bierzemy udział w innych projektach, to dajemy sobie, tu bym się skupiła na trzech rzeczach. Tak naprawdę uczymy się poprzez to, że mamy doświadczenie z bardziej doświadczonymi osobami, a jeśli niedoświadczonymi, to po prostu jesteśmy w większej ilości przetwarzanej wiedzy i tym samym się uczymy. Druga ważna rzecz, uczymy się dobrych praktyk, bo tam już się też uczymy pisania dokumentacji, tego, żeby ten język był możliwie najbardziej przejrzysty, żeby był dla wszystkich zrozumiały, co nie zawsze się dzieje w firmach, w których się zatrudniamy. No i oczywiście trzecia najważniejsza rzecz, uczymy się współpracy. A firmy IT bądź firmy, które szukają do działów IT, bardzo mocno stawiają na współpracę, więc jeśli możemy już wcześniej w dość naturalnym środowisku się uczyć współpracy, to czemu by nie? Stąd GitHub myślę, że jest dość istotny. Tak, no i na tym etapie też zanim zaczniecie w ogóle się przygotowywać do rozmowy rekrutacyjnej, no to warto też wybrać, jakiej firmy szukacie, jakiego rodzaju firmy, w którą stronę będziecie iść, gdzie chcecie aplikować. O tym będziemy też chyba za chwilę mówić, tak, więc, chyba nie, ma więc nie rozwijajmy na razie. Dokładnie, przejdźmy dalej. No i gdzie tej pracy szukać jako junior? Jako junior zaraz po bootcampie. Od czego zacząć? Dlaczego? I dlaczego od tego? Dlaczego od tego? Dobrze, to powiem, gdzie szukać i dlaczego zacząć od tego. Ja osobiście rekomenduję średnie software house'y z takiego powodu, że duże firmy często szukają pracowników trochę na zaś, po to, żeby być gotowym na projekty, które wskakują od klientów, tak ad hoc. I tym samym czasami się zdarza, że jesteśmy zatrudnieni dużo wcześniej, nie do końca mamy przypisany projekt, szuka nam się czegokolwiek i robimy projekty wewnętrzne, co nie zawsze jest satysfakcjonujące, może być fajne, jeżeli chodzi o pierwszy miesiąc, dwa, trzy, natomiast to rodzi frustrację i nie po to też kończycie bootcampy i też nie nasze, gdzie osobiście uważam, że są bardzo dobrze przygotowane, żebyście później robili projekty, które nie są do końca jakby, nie pozwalają wam użyć wiedzy, którą zdobyliście, a ją trzeba jak najszybciej zastosować w praktyce, więc rekomenduję średnie software house'y, bo tam jest największa szansa, że spotykamy się w zespole, co najmniej z, że tak powiem, seniorem, regularem, no i są juniorzy zazwyczaj 1-2. Zespoły są średnio 6-8 osobowe, natomiast tutaj mówię o średniej, więc nawet już z tego wynika, że macie dla siebie co najmniej 6 mocnych programistów, którzy są w stanie was nauczyć, a uważam, że to przez pierwszy rok pracy jest najważniejsze. Tak, bo to też warto chyba na to zwrócić uwagę, że no jak jesteście tym juniorem na takim poziomie, na którym dopiero rozpoczynacie swoją ścieżkę, to najwięcej będziecie się uczyć od tych, jak zaczniecie pracę, najwięcej będziecie się uczyć od tych programistów, z którymi będziecie pracować. Tu jeszcze bym tylko dodała, że jakby najciężej nam się z czegoś oduczyć, więc te pierwsze momenty nauki są ważne i zazwyczaj, ja nie mówię o wszystkich, ale dąży to do tego i średnie software house'y łatwiej mogą o to zadbać, że wy się uczycie przy pair programingu, ktoś wam patrzy na ręce dosłownie, jak kodujecie, kod źródłowy jest sprawdzany, no i najczęściej też jest tester w zespole, więc też się uczycie już tego, że ktoś do was przyjdzie i będzie code mówił, review i tak dalej. Tak, że to nie jest właściwie napisane. To też jest ważne. Jeżeli to się przeżyje przez pierwszy rok, to ja myślę, że potem się naprawdę już idzie w dobrym kierunku i też się ma się z tego większą frajdę. Okej, następna rzecz, meetupy i hackatony, czyli po prostu no, taki szukanie tych kontaktów u ludzi, którzy są na podobnym poziomie albo nawet na wyższym poziomie, ale spotykamy się z nimi na tych spotkaniach na zewnątrz. Wyjść z domu trzeba. Tak, trzeba wyjść z domu i trzeba uprawiać jakiś networking. Natomiast rozdzieliłabym meetupy i hackatony w takim znaczeniu, że owszem, one jakby oba eventy mają na znaczeniu to, żeby znaleźć potencjalnych pracowników. Natomiast bardziej na meetupach my się dzielimy wiedzą. Jest bardziej szerowanie sobie wzajemnie doświadczenia, wiedzy. Wymiana tak naprawdę informacji. No a w hackatonach to już jakby możemy na żywo spróbować swoich możliwości.
No i nie jest to oczywiście już ukrywane, że często to jest jakiś tam employer branding pracodawcy, że on sobie was zaprasza, jest 8-10 osób w grupie i się patrzy, jak ci ludzie programują, co robią. I wybierają sobie najlepszych. I wybierają sobie najlepszych. I też się nie zniechęcać, jeżeli za pierwszym razem was nie wybiorą, bo może się okazać, że jesteście na drugim miejscu, a po prostu mieli tylko jeden wakat. Natomiast to też jakby powoduje, że te kontakty gdzieś sobie zbieramy i ten pracodawca może się odezwać pół roku po hackathonie. No a dla was ogromna wartość, że każdy hackathon czegoś uczy. No i często jeżeli są jeszcze w dobrej atmosferze, jak to zazwyczaj jest, to się najecie pizzy, napijecie piwa w dobrej atmosferze, to też jest ważne, bo jesteście wtedy sobą, a dacie się poznać do lepszej strony niż na rekrutacji. To pewnie zależy po ilu piwach, ale... Tak, przynajmniej na początku jest okej. Tak, ale z drugiej strony też to daje taki pewnie trochę wgląd w to, jak ta kultura, dla kogoś, kto nie był w branży IT, jak ta kultura wygląda, jak ludzie ze sobą rozmawiają, jak trochę dla kogoś, kto się uczył na przykład na bootcampie przez ileś miesięcy, tak, nagle trafia, wiesz, w większe grono ludzi, którzy są no, w podobnej, no, może nie w podobnej sytuacji, bo to zależy, kogo tam się spotka, ale też ludzi, którzy są w tej branży, o tak. Jak tak jeszcze zaczęłaś o tym mówić, to pomyślałam sama, że gdybym była programistką, to jest to dobra okazja, może już później, jak będziecie bardziej doświadczeni, pójść na taki hackathon, jak planujecie zmianę pracy i zobaczyć firmę od środka, jak ona, bo zazwyczaj ci ludzie, którzy prowadzą hackathon, oni tam pracują. I ich sposób zachowania daje wam pewien obraz kultury. Ale tu znowu nie chcę wyprzedzać, bo będziemy też trochę o tym rozmawiać. Tak, będziemy, zdecydowanie. Dobra, projekty open source. Następne. Mówiłam o nich trochę na poprzednim slajdzie, natomiast wrócę do tego, że faktycznie no, tam możecie poćwiczyć w praktyce i to możecie już robić w trakcie trwania bootcampów, więc tu bym nie zwlekała i warto brać w tym udział. I wydaje mi się, że to też jest na tyle fajne, że możecie to zawsze pokazać w swoim CV, czy potem się pochwalić w trakcie rozmowy rekrutacyjnej, jak was rekruter zapyta, co konkretnie robiliście, no to możecie pokazać, oprócz tego, że fajnie czasami, jak ktoś jest na przykład web deweloperem, zrobić parę stronek nawet dla rodziny, znajomych, tak, po prostu pokazać, że coś się robiło, to jeszcze pochwalić się jakimś projektem open source'owym, no to od razu was stawia wyżej niż innych kandydatów. I myślę też, że znowu jest wartość dodana, taka miękka. Uczycie się otrzymywać informację zwrotną, nie zawsze korzystną, bo zdarza się, że siadają... Znaczy to w ogóle jest środowisko, w którym już zazwyczaj przynajmniej na GitHubie najbardziej rozpoznawalnym jakby no takim kanale, gdzie tam możemy tak to nazwać, open source'owym stronie. No, przychodzą ludzie, którzy chcą kogoś nauczyć. Oni się tam zjawiają nie po to, żeby kogoś, nie wiem, pouczać, tylko naprawdę dzielić się wiedzą, więc możecie dostać konstruktywny feedback, który może zaboleć w pierwszej chwili, ale kiedy się uczycie, znowu wracamy do tego, że lepiej się dobrze uczyć od początku, bo nie będzie się trzeba oduczać, to sięgajmy po to. Osobiście polecam. Jasne. No już konkretnie samych ofert pracy, gdzie szukać, to po pierwsze was odeślę tak nie w tej chwili, w tej chwili jeszcze z nami zostańcie, ale bym was odesłał chętnie do jednego z naszych filmów na YouTubie, który się ostatnio pojawił i właśnie jest gdzie szukać ofert pracy. Tam te wszystkie rzeczy będą wymieniane, ale szybko tutaj przelecimy przez nie. Portale branżowe, czyli Knopfler Jobs, Bulldogs Job, Just Join IT, to są trzy takie najważniejsze, ale na forprogrammers.net też są oferty pracy. Jeszcze mi przychodzi do głowy, bo tak patrzę, że portale, co my tu wypisaliśmy, chyba to pominęliśmy, że no są też firmy, które stricte outsourcingiem dla IT się zajmują. Uważam, że to nie jest zły pomysł dla juniorów. Tutaj może wymieńmy IT Kontrakt, tego typu firmy. Można spokojnie do nich wysyłać CV i oni znajdują dla was pracę. Od tego też zawsze można zacząć. No tak, jak najbardziej. Portale niebranżowe, czyli te, które prawdopodobnie kojarzycie wszyscy, czyli pracuj.pl, czy praca.pl, czy infopraca, tego jest od groma jeszcze trochę. Często się zdarza też tak, że tam jest sporo ofert, dlatego że większe firmy szczególnie no już mają taki workflow wypracowany z tymi portalami i umieszczają tam oferty na wszystkie możliwe. Dla rozpoznania marki bardziej niż... Tak. Aczkolwiek ja bym zaczął chyba od tych branżowych. Tak, bo tak cię słucham uważnie, co mówisz i faktycznie się zgadzam z tobą, tylko jest coś takiego, że te bardziej świadome firmy, czyli znowu software house'y albo stricte z branży IT, firmy takie, które nie mają tylko działu, ale są całą firmą IT, one dobrze wiedzą, że znalezienie dobrego programisty na pracuju jest nie do końca możliwe, bo ci ludzie już tam nie wchodzą. I
to może powodować, to że nie wystawiają tych ogłoszeń, no chyba, że chcą się brandować, bo to się zdarza, tylko po to, żeby logo krążyło i często na przykład wcale nie szukają, tylko budują sobie markę pracodawcy, więc możecie się frustrować, że wejdziecie na pracuj.pl i tak mało z tych ofert, zadacie sobie pytanie, gdzie one są. Nie są średnio, ja to obserwuję, ten trend nie jest średnio od 3 lat taki, jak był wcześniej, z tego powodu, że rekruterzy zmądrzeli, że to jest zbyt duży koszt, bo pracuj.pl trochę kosztuje i lepiej będzie poświęcić czas na szukanie na LinkedInie, na grupach, na Facebooku, bądź na właśnie meetupach czy wydarzeniach, które mają was zbliżyć do firmy. Jasne. No, następny, trzeci punkt to wydaje mi się taki najbardziej, ostatnio bardzo popularny, to nie wiem, to zaraz ty powiesz, ale ja tylko rzucę, mówisz, że o grupy na Facebooku. Tak, o grupach na Facebooku, że grupy na Facebooku są coraz bardziej popularne, jest ich coraz więcej, my postaramy się parę podlinkować pod tym webinarem. Takie, które są nawet grupy, które są tylko skierowane do juniorów, nie? Tak, też jakby przygotowaliśmy z Krzyśkiem, żeby wam podesłać po webinarze. Z racji tego, że jesteście pewnie z różnych rejonów Polski, to takie grupy znaleźliśmy, które są na całą Polskę i właśnie stricte pod juniorów albo pod całą branżę IT, tam jakby pojawiają się oferty z każdego obszaru dla regularów, juniorów. To jest nawet do zapisania, uważam, linki na przyszłość dla was, jak za rok będziecie już może regularami czy za 2-3. Bo te portale funkcjonują, znaczy te grupy i są aktywne. Będziemy też wspominać o tym zaraz, na co zwrócić uwagę, zanim się zgłosicie do takiego ogłoszenia na grupie na Facebooku, ale to za sekundę. Jeszcze tylko ostatnie miejsce, na które warto moim zdaniem zwrócić uwagę, to jest po prostu sieć najbliższych kontaktów, czyli znajomi, przyjaciele, znajomi, znajomych tak, i tak dalej. Mówcie, ogłaszajcie, że szukacie pracy. Może też nie powiedziałam o tym przy omawianiu LinkedIna, że jak już będziecie gotowi, zamieśćcie śmiało w swojej sieci, tylko musicie mieć już też pewną sieć znajomych tam, więc znowu nam się to wszystko łączy. Informacje, słuchajcie, wstawiam moje CV bądź krótkie informacje, w jakich technologiach, że szukam pracy, w jakim rejonie Polski, czy zdalnie, czy konkretne miasto i ludzie po prostu szerują i to już idzie w świat i łatwiej jest znaleźć pracę. No i też myślę, że pominęliśmy takie wydarzenia jak targi pracy. Tam też wciąż firmy IT się wystawiają, a szczególnie z założeniem, że tam spotkają juniorów, bo już bardziej doświadczeni nie chodzą, bo zazwyczaj nie muszą, bo zdarza się, że w 3 godziny mają kolejną ofertę pracy po zwolnieniu się. Znam takie przypadki. Natomiast na początku, zanim dojdziecie do tego poziomu, to firmy są nastawione, że was na targach pracy spotkają, więc warto na nie chodzić. Fajnie. No to faktycznie z tymi targami pracy to jest istotna informacja. Czyli ciebie też mogę dzisiaj o czymś informować. Tak. Nie, no jak najbardziej. Ja tu jestem, żeby się uczyć. Okej, no i już przejdźmy do samego faktu tego przygotowania do rozmowy rekrutacyjnej i na co warto, wymieniliśmy takie 10 punktów, na które warto zwrócić uwagę, zanim zaczniecie się do samej rozmowy przygotowywać. Będziemy lecieli po kolei. Poznać firmę, czyli przygotować się do tego spotkania, już zostajecie zaproszeni na rozmowę rekrutacyjną, to takim wielkim błędem wydaje mi się byłoby przyjście nieprzygotowanym, nie znać co... Nie wiedzieć, co firma robi, nie orientować się. Tak, w ogóle. Powiem wam, że sama na co dzień rekrutuję na różne stanowiska i chyba to, co najbardziej mnie boli, jak ktoś przychodzi, a ja zapytam, czemu Codilla na przykład i usłyszę, no nie mam pewności, czym dokładnie się zajmujecie, ale to boli. To boli z tego powodu, ładne że... Ładne biuro. Tak, dosłownie. Może być to wartościowy kandydat, natomiast on już dał mi pierwsze odczucie, że może się nie przygotowuje. Ja oczywiście od razu nie skreślam, natomiast to nie buduje dobrego wrażenia. No ale jeżeli się chcemy dostać do branży IT, to tutaj musimy robić dobre wrażenie, bo konkurencja jest spora. To jakby potrzebuje tego, żebyście od początku budowali dobrą markę. Więc zapoznajcie się z firmą. Co tu konkretnie mam na myśli? To, że już macie chociaż rozeznanie, czy firma ma projekty międzynarodowe, czy ma klienta polskiego. W jakich językach oprogramowania pracuje? Czy korzysta z jakiejś metodologii zarządzania projektami? Ile mają ludzi, czy to jest młoda firma, czy ma jakiś staż, no to są takie informacje, które uważam, że jeśli wiecie i znacie, to też pokazujecie, że wy na te informacje zwracacie uwagę. I tu znowu nie chcę przeczytać, bo będzie to przy okazji innego punktu, to się dzisiaj wszystko łączy, więc nie chcę tak za dużo powinno. Do przodu. Tak być powinno, nie chcę za bardzo wybiegać, bo priorytet jest przy innych kwestiach o tym, żeby powiedzieć. Także po prostu, mówiąc kolokwialnie, liźnijcie trochę o tej firmie, kim ona jest, co robi,
żeby było widać, że się przygotowaliście. Mhm. I tutaj też często jest tak, to też znowu wywiad z Adamem, który wspominał, jak przeprowadzaliśmy ten wywiad, że na przykład on robi tak, że przychodzi i mówi, no zanim, bo ja chciałbym ci parę zdań opowiedzieć o naszej firmie, ale zanim ja ci opowiem parę zdań, to może ty powiesz, co o nas wiesz. Mm-hmm. Żebym się nie powtarzał, bo to na takiej zasadzie, że jest tam argument, ale to w zasadzie nie jest pytanie, wydaje się, że to jest tak... To jest trochę taki sposób na wybadanie tematu. Poza tym myślę, że często firmy, i ja sama czasami to robię, sprawdzam sobie rozpoznawalność marki, czy ludzie wiedzą, jak widzą naszą markę, co my robimy. A. To też czasami, przyznaję się bez bicia, robię takie rzeczy dla własnych potrzeb badania rynku. No i zdarza się, że firmy tak robią, no bo jakby w wielu firmach też bywałam i to się robi celowo. Przy okazji się chyba sprawdza. Dokładnie. No i następne, poznaj osobę, czyli jeżeli dostaniecie informację, już zostaniecie zaproszeni na rozmowę rekrutacyjną i konkretna osoba was zaprosi, to warto zrobić mały research na temat tej osoby. Tak, oczywiście nie mówimy o tym, żeby robić stalking, ale wejdźmy na LinkedIna tej osoby. No jeżeli nie macie zablokowanej, bo tam jest taka opcja, żeby zablokować, żeby nie było widać, kto podgląda profil danej osoby, a nie uważam, że jest potrzeba zakrywania, no to ja sama osobiście czuję się miło, jak widzę, że przed rozmową ktoś wszedł na mój profil, bo on w jakiś sposób się zaangażował, on nie przychodzi tak na spotkanie i myśli będzie jak będzie, na zasadzie uszyjemy coś, tylko się przygotował, chce zobaczyć, co robiłam, mniej więcej o czym możemy porozmawiać, albo co ja robię w firmie. Myślę, że to jest ważne, tylko nie przesadzajmy, jakby chociaż wiedzmy, do kogo idziemy i wiecie, wejdziecie do firmy i ktoś zapyta, a do kogo? To na pewno nie zapomnijcie, bo weszliście na ten profil, będzie wam łatwiej powiedzieć. Ciekawa anegdota jest taka, że Natalia prowadziła moją rekrutację parę miesięcy temu do Codily. Ja wszedłem na jej profil, zanim przyszedłem na spotkanie. Tak, zapunktowałeś. Warto to zrobić. No dobra. No i następny punkt to jest bądź gotowy lub gotowa na pytania. O pytaniach będziemy mówili później, ale wiadomo, że takie najbardziej logiczne rzeczy, które przyjdą ci do głowy, jeżeli sobie jesteś w stanie wyobrazić, że stoisz po drugiej stronie, to o co byś zapytała? Dlaczego ta firma, dlaczego ta firma, co robisz, czym się czujesz dobrze i tak dalej. No takie podstawowe pytania zawsze warto sobie przemyśleć, jaką będziesz lub będziesz miała gotową odpowiedź. Ja tu może dodam, że bardzo często ludzie już sądzą, że te pytania rekruterów to są tam nie wiadomo po co i tak dalej. To nie jest tak. Te pytania pozwalają was poznać. Więc jeżeli pójdziecie z nastawieniem, jak będą mnie pytać o to, to zastanówcie się, czy faktycznie chcecie iść do tej firmy, bo to poznanie się też daje ogląd tej osobie, która was rekrutuje, ale też wam poprzez flow, które między wami w tej rozmowie będzie miało miejsce. Więc nie nastawiajmy się negatywnie na pytania, raczej jako na okazję obopólnego poznania się. Też trzeba wziąć pod uwagę, że czasami jest tak, że powiedzmy na jedno stanowisko aplikuje tam, nie wiem, strzelam 50 osób i musi się ten rekruter zapoznać z 50 osobami, to w ciągu tej pół godziny musi jak najwięcej wyciągnąć takich przydatnych informacji, które mogą stwierdzić, czy ty pasujesz do tej firmy, czy nie, czy faktycznie, czy niczego nie naciągnęłaś albo naciągnąłeś w CV, bo to też się zdarza. No więc trzeba się przygotować na to, że te pytania będą bardzo różne. Temat wynagrodzenia, następny temat. To jest w ogóle taki temat wynagrodzenia, jest trochę takim tematem tabu u nas w Polsce, tak, nie? W sensie ciężko się o tym gada. To prawda, więc jeżeli pokazujecie odwagę w mówieniu o wynagrodzeniu, to budujecie też trochę podprogowo przekaz, że nie boicie się mówić o trudnych rzeczach, bo tak jak mówi Krzysiek, to dzisiaj w Polsce jeszcze jest trudny temat. Branża IT przełamuje i branża chyba bankowa, że podaje coraz częściej widełki, więc łatwiej się jest odnieść. Natomiast uważam, że warto urealnić, jakie są zarobki na poziomie juniora, widełki znaleźć, a później śmiało, bez żadnego skrępowania mówić o punkcie, który was interesuje. Najwyżej powiedzieć, że będziecie w stanie negocjować, ale powiedzieć jasno i stanowczo bez takiego, jakby najbardziej nie mogę się odnaleźć w rekrutacji, jak ktoś mi zaczyna tak, jakby chciał, żebym to ja za niego powiedziała. To mnie wtedy zastanawia, na ile ta osoba jest pewna swoich kompetencji. A wtedy już sobie wiecie, mogę doszyć. Nie jest pewna, to ciekawe, jak będzie jej szło, tak? Uważam, że ktoś może się cenić i ma prawo się cenić, więc mówcie śmiało, jeżeli to wynagrodzenie jest w widełkach. Ale no nie należy też od czapy dawać całkowicie kwot, bo to się też zdarza. I
No, przepraszam, bo żeby nie umknęło, bym dodała jeszcze, tu jest kwestia już przygotowania się, czy umowa o pracę, czy B2B, bo tak myślałam, że później chyba nie mamy nic o tym, więc nie. Żeby nie pominąć. Bądźcie przygotowani, bo to jest coraz częstsze na rynku, że w IT pracujemy na kontrakt z racji tego, że na różnych możemy dla różnych firm pracować i pracodawca z założenia jest przekonany, że już trochę świadomość biznesowa w branży IT istnieje, więc nie będzie musiał dopytywać B2B czy umowa o pracę, tylko raczej z założenia sami powiecie. Mhm. To warto na to zwrócić uwagę. Jasne, jasne. No, ja też słyszałem taką bardzo, bardzo ciekawą opinię na temat tego, że jak podajesz na przykład za duże wynagrodzenie, to wyciąga się taki wniosek, że nie jesteś zorientowana w rynku, a z drugiej strony jak za małe, to dajesz wrażenie takie tego, że jakoś udało ci się prześliznąć przez... Troszkę tak. No, więc trzeba się zorientować i na pewno temat wynagrodzenia zostanie poruszony na rozmowie. Następny punkt, ty również rekrutujesz firmę, więc trzeba być przygotowanym na to, żeby zadać pytania, żeby stwierdzić, czy ta firma to jest miejsce, w którym chcesz pracować, bo jasne, z jednej strony ja trochę rozumiem to, że wiesz, że juniorzy chcą po prostu zacząć gdziekolwiek pracować, tak. wejść do IT i zacząć pracować, a z drugiej strony jak po miesiącu czy dwóch nagle się okaże, że to w ogóle nie jest twoja bajka, to znowu szukanie pracy z dwumiesięcznym doświadczeniem w firmie to ciężki temat. Tak, i tu bym zaznaczyła, że rekruterzy między sobą wymieniają dane. Znaczy dane w postaci informacji, nie że dane, bo mamy RODO. Chodzi o to, że czasami nigdy nie wiecie, kiedy kogoś spotkacie i nieraz bywa tak, że na rekrutacji ktoś zmienia firmę i widzi wasze CV i pamięta was z tamtej firmy, że w zasadzie zatrudnili was, a wy po miesiącu czy dwóch powiedzieliście nie. To jakiś znowu obraz buduje, bo ja wam powiem to trochę od strony rekrutera. Ja też jako rekruter jestem rozliczana z moich celów i one mają być możliwie najszybciej zrealizowane, bo są projekty, więc ja się trzy razy zastanowię, czy ja wolę wziąć pewnego człowieka, który mi wejdzie w projekt i ja mogę go dostarczyć do projektu w dobrym terminie, czy mam wziąć człowieka, który mi tak trochę, no chyba ma dobre kompetencje, ale postawą on nie do końca jest pewny. No nie zaryzykuję, nawet jak byłby lepszy kompetencyjnie od drugiej osoby. Więc dbajmy o balans między kompetencją a postawą, bo myślę, że firmy coraz bardziej na to zwracają uwagę. Znaczy nie tak, tak jest, to już tak się dzieje. No tak, no więc właśnie też zastanów się, czy ta firma jest dla ciebie. Zaraz też o tym jeszcze sobie powiemy. Następnie przygotowanie portfolio przed samą rozmową rekrutacyjną, żeby można było się czymkolwiek pochwalić, bo wiadomo, że ta pierwsza część rozmowy zazwyczaj, nie? Zazwyczaj tak. Są dwie części. Mhm. No właśnie ja chyba ciebie powinienem zapytać, to opowiedz o tych dwóch częściach. Są dwie części, najczęściej zaczynamy o tak bardzo ogólnie typu co wiesz o firmie, a potem powiedz mi o sobie. To jest robione celowo, tylko znowu zaznaczę, no są różne firmy i różnie to robią, ale znowu uśredniam. Zazwyczaj jest ta część poświęcona powiedz mi o sobie i ja sobie wyciągam z tego dane potrzebne dla mnie, a później już wiem o co dopytać, co nie padło. No bo ja mam tylko 40 czy 60 minut na rozmowę, więc warto tak robić, więc... Trzeba mieć to portfolio, natomiast wiem i może później paść pytanie na końcu, coś i nie mam portfolio. No to nie jest to dramat. Twoim portfolio jest wtedy CV. I jakby w tym CV już widać technologie, szkolenia i tak dalej. Więc jeśli mamy portfolio, jasne, chwalmy się nim. Jeśli nie mamy, nie popadajmy w rozpad, że to źle. A powiedz mi, jakbyś na przykład miała porównać dwóch kandydatów i jeden na przykład web developer. Jeden ma zrealizowane ileś projektów w portfolio, a drugi nie ma w ogóle portfolio, ale za to na przykład ma wykształcenie jakieś bardzo, powiedzmy, rozwinięte, ale nie ma żadnego projektu. Bardziej portfolio, bardziej wykształcenie, czy trudny temat? Portfolio. Portfolio. Jakby słuchajcie, ja się odniosę do Politechniki Wrocławskiej i to nie są moje opinie, to są opinie ludzi, którzy kończyli Politechnikę. No, uczą technologii sprzed 10 lat i mówią, że na rynku będzie ta technologia, a później miałam bardzo kiedyś taką sytuację, znaczy takiego chłopaka, który przyszedł, świetnie sobie poradził z zadaniami rekrutacyjnymi, technicznymi, natomiast opowiadał, że dla niego pierwsze pół roku po skończeniu Politechniki było szokiem, bo profesorowie malowali obrazy, że rynek jest nasiąknięty tą technologią, a oni nigdy do tej technologii nie wrócili i chłopak opowiadał, że musiał przez pierwsze pół roku nadrabiać materiał sam. Jedyne co miał ogół, ale nie miał technologii, która jest stosowana na rynku. Trochę czuję, że się odnosimy do w ogóle misji naszej firmy, tak? Ale ona jest mi bliska i dlatego ja to też tu pracuję osobiście. Ja uważam, że człowiek uczy się przez doświadczenie i dzisiaj szkolnictwo trochę odchodzi, nie chcę tu chodzić ten temat, bo za głęboki, ale chodzi o to, że nawet jeśli szkoła wam czegoś nie zapewnia albo kursy, to możecie się uczyć na własną rękę i to niesie pewne doświadczenie, które można od razu przełożyć na pracę, a każdy pracodawca to doceni.
Jasne, jasne. No to moim zdaniem jest istotne to, co powiedziałeś, że faktycznie pokazanie tego, że coś potraficie, że się sami doszkalacie, to jest w ogóle pokazanie tego, że sami umiecie się uczyć, sami rozwijać, jest dość istotne w obecnych czasach. To może nie? powiem coś takiego z pozycji rekrutera, jednak oceniam chwilami pewne aspekty kompetencji. Ja to widzę tak, jeżeli ja widzę dewelopera, któremu mówię, wiesz, zrobiłabym to inaczej i jest taki pomysł, to zazwyczaj z dobrymi programistami, jak pracowałam, to ja nie musiałam mówić, bo on, a podaj linka. I on już wchodził i tam sobie przeglądał wszystko w zasadzie i mówił mi, czy to się uda, czy nie. Ale spotykałam też takich, którzy w pierwszym oporze, no nie, Natalia, nie da się. Mi się zawsze lampka zaświecała. Czemu ten człowiek to bojkotuje? Przecież dla mnie dobry programista to taki, który ma naturalną chęć do uczenia się. Problem zajawkę, solving. Do nowości. Słucham? Problem solving. Tak. Jasne. Mówiliśmy już, następny punkt to zadawaj pytania. Mówiliśmy już w sumie trochę o tym, że będziemy o tych pytaniach też mówić później. Podamy konkretne przykłady, o co macie pytać, o co powinniście zapytać. Bo pamiętajcie, że pytania, zadawane pytania przez was na rozmowie rekrutacyjnej mają dwie funkcje. Po pierwsze dają wam informacje, a po drugie dają rekruterowi feedback, że jesteście obecni i że jesteście zaangażowani. Tak. Bo to też nie jest zawsze takie oczywiste. Sprawdź swoje social media, to jest to, co wspominaliśmy o tych grupach facebookowych. Tak, ja może nie mam tu anegdotki z branży IT, może dlatego, że ci ludzie są świadomi, natomiast mam anegdotki z innej branży, gdzie dziewczyna świetnie wypadła na rekrutacji i no naprawdę byliśmy gotowi złożyć jej ofertę pracy i już decyzja była na poziomie zarządu, bo to osoba, która miała blisko z zarządem pracować. No i ja nie miałam na to czasu, to jest mój błąd, przyznałam się przed moim obecnym tamtejszym przełożonym. No nie weszłam w social media, on sobie wpisał, dał grafika w Google, no i niemiła niespodzianka była, no nie będę jakby opowiadać aż tak za bardzo, no ale dziewczyna miała kiedyś po prostu przeszłość związaną z branżą erotyczną, co budziło pewien rozdźwięk, bo dziewczyna miała być osobą, która reprezentuje i tu nie wchodziło na tematy prywatne, prezes miał prawo powiedzieć nie, a dziewczyna znała 3 języki, tak jak oczekiwaliśmy i miała inne twarde kompetencje, super. To jest bardzo skrajny przypadek, został mi w pamięci, myślę, że warto go powiedzieć, bo każdy zrozumie ideę, o co w tym chodzi. Natomiast pamiętajcie, w mediach społecznościowych budujecie jakiś wizerunek. Ja nie mówię, żeby udawać przed pracodawcą, no ale zastanówmy się, czy my tam nie wrzucamy jakichś rzeczy, które nas kompromitują na tyle, że zaczniemy myśleć, czy wy jesteście zrównoważeni na przykład, albo nie chcę kolejnych przykładów dawać, ale takie rzeczy się zdarzają. Albo kogoś, kto wiecie, no jest na granicy prawa, tak? To ja nie wiem, czy jakoś takiego chcę mieć w firmie, albo kogoś, kto jawnie opowiada o tym, że szukuje naokoło, no to budzi się pewne, budzą się wątpliwości. Sprawdźcie, co jest social media, jak się wyświetlacie, warto wiedzieć. No też swoją drogą czasami warto przemyśleć, jak szukacie pracy, czy fotki z tego weekendowej imprezy są dobrym pomysłem. A jeżeli nie, no to słuchajcie, wszystkie social media obecnie mają taką funkcję, że niektóre rzeczy mogą być publiczne, inne rzeczy mogą być niepubliczne i nie namawiamy oczywiście do tego, żeby udawać, że jesteście kim nie jesteście, ale po prostu część rzeczy nie powinna być chyba za bardzo publiczna. Dajcie po prostu prywatność, bo możecie być kim chcecie poza pracą i chodzi o tą granicę, co upubliczniacie, a co trzymacie dla siebie. Okej, spokój i pogodne usposobienie. To jest taki ciekawy punkt. To jest ciekawy punkt, bo chodzi o to, żeby jednak, jasne, no jak wyobrażam sobie to tak, że wiesz, że chyba jeszcze nigdy na nikogo nie zadziałało coś takiego, że jak ktoś się denerwuje, to mówisz mu uspokój się. Tak, on się zupełnie co innego. I się uspokaja. Ale faktycznie to jest coś takiego, co jest jedno i drugie, jest tak domyślnie przez nas powiązywane z profesjonalizmem. I po prostu wydaje nam się, że jeżeli ktoś nawet zewnętrznie, jeżeli w środku się gotujecie i stresujecie, ale zewnętrznie jesteście w stanie, nie wyglądacie na spiętych, rozmawiacie z rekruterem i jesteście pogodnie do niego nastawieni, to wydaje się od razu, że wasz profesjonalizm jest wyżej. Chodzi o to, że radzicie sobie, ja to Krzysiek ma oczywiście rację, ja już wejdę trochę głębiej, pokazujecie, że radzicie sobie ze stresem, a z założenia będziecie mieć do czynienia z klientem, z innymi programistami, z szefem, z dyrektorem, to też już daje jakiś obraz tego, czy będziecie osobami, które od razu wejdą i sobie radzą spokojnie na spotkaniu, czy trzeba będzie z wami pracować nad kompetencjami miękkimi. No jest to ważne. Ja wiem, że nie każdy umie stres opanować. Ja nie mówię o tym, że macie być świetnie od razu odporni na stres, bo to buduje doświadczenie, ale chodzi o takie zachowanie trochę spokoju na zasadzie, nawet jak powiem coś źle,
to ja mogę to wyjaśnić za chwilę, więc nie fokusujcie się od razu na tym, że muszę mówić wszystko pięknie. Mhm. Sama czasem widzę, jak ludzie są zestresowani, ja im pomagam i mówię, widzę, że jesteś zestresowany, poczekajmy chwilę. I rozmawiam wtedy o tematach pobocznych. Ta osoba się rozluźni i zaczynamy. Ale bywały sytuacje, gdzie ktoś po prostu tak się denerwował, że no ja już wiedziałam, że ja tę osobę nie zatrudnię, bo nawet nie byłam w stanie z niej wydusić, co ona robi, tak? Mhm. I oczywiście można się przygotowywać do rozmów rekrutacyjnych i polecam, nie wiem, nagrajcie się albo poproście kogoś bliskiego, żeby z wami porozmawiał, nawet tak po prostu, żeby przećwiczyć mówienie. Ale najbardziej polecam nagrać się i później to zobaczyć, bo to już naprawdę redukuje stres. Tak, i to co mówisz o tej technice, to jest ciekawostka. Ta technika jest tak samo wykorzystywana w wywiadach. Często jest tak, że jak robimy wywiady, uruchamiamy kamerę, to ludzie się bardzo zamykają i spinają ze względu na to, że kamera jest w nich wymierzona. No i właśnie dokładnie tak to się robi, czyli rozmawia się na tematy poboczne. Wydaje mi się, że to jest też dobra technika, żeby się przygotować i zacząć rozmawiać z rekruterem poza jakby tą oficjalną częścią, przed jakiś small talk. Mhm. Przeprowadzić, bo to też was tak spokojnie wprowadzi w rozmowę rekrutacyjną. I profesjonalne by jeszcze było, bo pomyślałam o ludziach, którzy naprawdę mają problem z opanowaniem nerwów, żeby ich nie skreślać. Jeżeli powiecie do pracodawcy, że czujecie się bardzo zdenerwowani, nie poznałam jeszcze osoby, która jak słyszy, że ktoś się czuje źle, to potęgowała to uczucie, tylko powie, naturalnie przejdzie na inny temat i was rozluźni, albo powie, okej, to może kawy, uspokójmy się na chwilę, cokolwiek, tak? No i też pokazujecie się wtedy jako osoby, którym potrafią powiedzieć wprost, co czują i jakim z tym. No i to jakby zrób profesjonalne wrażenie, to też o to nam chodziło, ale też wydaje mi się trochę, może zahaczmy tutaj o temat niespóźniania się. Tak. To jest chyba punkt numer jeden. A drugie, ubiór, powiedz mi, ubiór ma znaczenie? Ma znaczenie, natomiast bardzo profesjonalnie jest odbierane to. Ja osobiście to lubię. Jak dostaję maila przed spotkaniem albo jeszcze w trakcie rozmowy telefonicznej, jak do kogoś dzwonię. A powiedz, Natalia, jaki u was strój obowiązuje na rozmowie rekrutacyjnej? No, mówię casual. Ktoś wie mniej więcej, jak ma się odnaleźć. Bo myślę, że bywały też sytuacje, gdzie uprzedzałam wcześniej sama, żeby już komuś ograniczyć ten stres. Natomiast macie prawo pytać, jaki strój obowiązuje, bo naprawdę poziom w ogóle rozmów rekrutacyjnych tak odbiega od tego, co było kiedyś, że już nie musimy być w spódniczce, jeżeli chodzi o kobiety, albo w garniturze, jeśli chodzi o mężczyzn. Możemy przyjść w spodniach, koszuli albo w polówce, jeżeli chodzi o mężczyzn, i to dalej jest profesjonalne. Tylko zapytajcie wcześniej, żebyście się nie czuli niedopasowani. I jeśli chodzi jeszcze o ten profesjonalizm ze spóźnieniem się, chcę podkreślić, że zdarzają się sytuacje, że ktoś się spóźnia i nie widzę w tym najmniejszego problemu. Jak już jedziecie, to mniej więcej jesteście w stanie ocenić, jak dużo się spóźnicie. Zawsze korków nie było, nagle są. Zadzwońcie do tego rekrutera 5-10 minut wcześniej, że ogromnie przepraszacie, ale jesteście w korku. Albo coś się wydarzyło. Kiedyś mi chłopak zadzwonił 10 minut po rozpoczęciu rekrutacji, że on właśnie się obudził. Tak, i ogromnie było mi przykro, liczyłam na jego kandydaturę i zastanawiałam się, co by mógł zrobić, żebym ja jednak się zgodziła, bo może być wszystko. A on mi właśnie zaczął mówić, że wczoraj po prostu siedział do późna i robił projekty i że przegapił budzik, tak? No i widzicie, ja zadałam tylko jedno pytanie, a to tak często masz dodatkowe projekty? On powiedział tak. Ja już go nie zaprosiłam na rozmowę, powiedziałam, że raczej chłopak ciągnie kilka projektów na raz, a wiedziałam, czego klient wymaga i wiedziałam, że to nie jest ten fit. Ale mógł tego nie mówić. Mógł powiedzieć, że wczoraj naprawdę miał ważne rzeczy do zrobienia, zaspał. Ja bym go jeszcze zaprosiła. Więc też uważajcie, co mówicie. Każdą sytuację da się odratować. Jasne. No dobra, no to co dalej? Jednym głównym tematem będzie, jak poznać, że firma jest dla mnie. Jesteśmy po tej rozmowie, przeprowadziliśmy rozmowę, zaraz powiemy o pytaniach, które należy zadać. A jak myślisz, w którym momencie ja jako osoba, która przyszła na tą rozmowę, jestem w stanie określić, czy to jest dla mnie, czy nie? Po tym, jak dostaję informacje od rekrutera bezpośrednio, czy wiesz, jak zadaję pytania, nie? Zadaję pytania, zaraz o samych pytaniach, bo tak może uprzedziliśmy. To czekaj, to może najpierw o pytaniach, a potem wrócimy do tego. Więc o co zapytać rekrutera? Od czego bym zaczęła? Tak zerkam, co wymieniliśmy wcześniej. Ja bym to sobie podzieliła, bo tego chyba tu nie zrobiliśmy, na rzeczy miękkie i twarde. Miękkie rzeczy, to wcześniej sami sobie musicie zadać pytanie,
w jakim zespole chcecie pracować, z jakimi ludźmi, jakie wartości są dla Was ważne. Myślę, że jakbym była juniorem, to chciałabym czuć, że mogę być w środowisku codziennym, gdzie nie ma problemu popełnianie błędów. Nie jest problemu popełnianie błędów. I bardzo łatwo można to zapytać. Czy możecie mi opowiedzieć o sytuacji, gdzie był u Was zatrudniony junior? Jaką miał ścieżkę rozwoju? Albo czy miał przypisanego mentora? Czy co się działo, jeżeli napisał źle kod? Takie rzeczy już Wam pokazują, czy w ogóle ktoś ma to przemyślane, bo w wielu firmach jest ad hoc. A, zatrudnimy juniorów. Bo akurat dostaliśmy budżet od klienta, żeby byli juniorzy, a trzeba im tam dać jakieś taski, na które nie mają czasu inni deweloperzy. Okej, okay, ale nie chciałabym przyjść i być pozostawiona sama sobie, a mogę o to zapytać. Czyli znowu, pewna struktura, czego ja chcę osobiście, bo niektórym będzie to pasowało, żeby przyjść do firmy, no bo mówimy tu bardzo o idealnych rzeczach, a niektórym pasuje przyjść do firmy i gdzieś tam zacząć sobie i po cichaczu samemu się uczyć w kącie. Są takie osoby. Więc zweryfikujcie, czego chcecie, a później pytaniami tak drążcie, może nie wprost, ale pytajcie o pewne ogólniki, żeby się dowiedzieć, czy to jest faktycznie to, co Wam odpowiada. A natomiast później rzeczy twarde, czyli czy stosujecie code review, czy macie testy jednostkowe, czy macie kontrolę wersji, czy to jest też ciekawe, trochę z miękkich rzeczy, czy w zespole macie kobiety. To też jest ważne, bo firma pokazuje, że stawia na zespoły jakby różnorodne, a nie takie homogeniczne, które zamykają się na jeden punkt widzenia. Czy macie testerów? Czy robicie testy jednostkowe w takim znaczeniu, że sprawdzacie ten kod? Czy macie jakiego macie klienta? To jest, wymieniłam Wam już tak na szybko, nie wiem, około 5-10 pytań, a one budują nam sporą wiedzę o tym, jaki jest klient, znaczy nasza firma, do której aplikujemy. No i też jakby pokazujecie, ja czasami pamiętam, że tego doświadczałam, kiedy ja chodziłam na rekrutację, że pewnymi pytaniami uzmysłowiłam pracodawcy, ile on jeszcze nie świadomie zrobił, a ile rzeczy jeszcze nieświadomie, bo świadomie też pewne rzeczy się unika. I ja wtedy już wiedziałam, czy z moim poziomem doświadczenia, profesjonalizmem i oczekiwaniami ja już chcę tu wejść. I bywało tak, że okej, a bywało tak, że nie. I uważam, że Wy macie to samo prawo ocenić. Okej, a jakieś, jak myślisz, jakieś czerwone flagi, jeżeli chodzi o juniorów w IT? Tak. Że zadajesz pytanie, dostajesz jakąś dziwną odpowiedź i to powinno jakby od razu sygnalizować, że coś jest nie tak? Słuchajcie, jakby zawsze ogólniki, to jest dla mnie czerwona flaga, jeżeli nawet ktoś bo są ludzie, którzy różnie się wypowiadają, więc dostajecie ogólnik, to powiedzcie nie rozumiem, mogę precyzyjniej, bo wtedy widzicie, czy to jest kwestia tego, że ktoś jest szybko tutaj ogarniający i nie mówi o konkretach, czy po prostu nie ma na to przygotowania, więc za czerwoną flagę uznałabym brak precyzji wypowiedzi na Wasze pytanie. Czujecie, że zapytaliście, ale w sumie nie wiecie, o co chodzi, bo mi to już buduje takie przekonanie. No i też trzeba sobie zadać pytanie, czy to jest rekruter, czy to jest osoba techniczna, z którą rozmawiam. Nie skreślałabym od razu osoby technicznej, czy znaczy rekrutera, bo często trochę inna rola jest rekrutera. Nie każdy musi. Ja też dążę do tego, żeby chciałabym, by w świecie idealnym było tak, że rekruterzy trochę ogarniają te technologie na tyle, żeby wiedzieć, o co chodzi. Ale tak się nie dzieje, więc nie skreślajcie. Więc jeżeli rekruter Was nie przekonał, poczekajcie do rozmowy technicznej, bo z nimi będziecie, z tymi osobami technicznymi pracować. Natomiast wracając do Twojego pytania, czerwona flaga, brak precyzji, jeżeli chodzi o wypowiedź. Nie czujecie, żebyście dostali odpowiedź. Takie podejście, zobaczymy, jak to będzie, nie przejmuj się. Jakoś to będzie. Jakoś to będzie, bo to pokazuje, że jest budowanie nadziei, a nikt nie przemyślał tego zatrudnienia. I czerwoną flagą by dla mnie było, ufamy, że już umiesz tyle, że na poziomie juniora sobie poradzisz. Nie. No nie jest tak. Nie poradzimy sobie. To jest trochę znowu pokazanie, że no nie przygotowaliśmy się na przyjęcie. Szczególnie wydaje mi się, że w IT jest tak, że onboarding jest bardzo ważny, nie? Żeby dostać osobę, która będzie się tobą opiekowała na początku, czy będzie sprawdzała twój kod, czy... Kod. Tak. Chciałem coś pomiędzy powiedzieć. Pomiędzy. Przyszło mi jeszcze do głowy, że czerwoną flagą dla mnie by było, jakbym dostała informację, pytam o projekt. Więc pytajcie o projekty. Dostaję informację, nie mamy jeszcze projektu. Sama byłam, pracując w Software House, byłam świadkami takiej sytuacji, gdzie biznes mocno napierał na nowego klienta i klient bardzo oczekiwał już gotowego zespołu, więc zawczasu zaczął jakby szukać przez rekrutację juniorów. My ich zatrudniliśmy, a klient się wycofał, bo coś mu się ostatecznie nie spodobało. No i musieliśmy tych ludzi zwolnić.
To są trudne sytuacje. Myślę, że już software house'y się tego uczą, żeby tak nie robić, ale wciąż może tak być. Więc jeżeli czujecie, że nie dostajecie z tej informacji, jaki projekt i co będziecie w nim robić, ja bym się zastanowiła, bo może Wam przejść koło nosa fajna oferta pracy, a tu zostaniecie na niczym. Może nie wszystkie firmy od razu zwalniają, ale dają Was do projektów wewnętrznych i na przykład budujecie platformę do rekrutacji. Tak byłam w takim filmie, gdzie mi właśnie taką platformę juniorzy robili. No nie wiem, czy to by było szczytem marzeń juniora. No tak, ale na początku przynajmniej dostanie się do jakiejś firmy, w której wiesz, możesz się od kogoś uczyć, to też jest istotna sprawa. Mi się wydaje, że też jeżeli ja bym zapytał ten pierwszy punkt, który tu wymieniliśmy, czyli obowiązki, jakbyśmy zapytali o obowiązki i nie będzie właśnie konkretnego, może nie musi być konkretnego takiego, wiesz, będziesz robić A, B, C i koniec, tylko zarysu za co będziesz odpowiadać, szczególnie na początku, to jest takie... Budzi wątpliwość. Tak, wygląda na to, że to nie jest przemyślane. No, patrzę, czy jeszcze, wiesz, czy poruszyliśmy wszystkie z tych pytań. W sumie nie. Jest tutaj dość ważne, czy jest możliwa ścieżka rozwoju i czy oferujecie szkolenia. Do 12 jeszcze zaraz przejdę. Pominęliśmy faktycznie, to jest ważne. Myślę, że programiści chcą czuć, że mają szkolenia, możliwość wzięcia udziału w szkoleniu, że są refundowane w jakiejś części albo w ogóle płatne całościowo przez firmę. No i ścieżka rozwoju. No, chcielibyście, myślę, wiedzieć, zakładam, bo za chwilę będziemy z Wami rozmawiać, to może się dowiemy, wiedzieć, w jakim czasie możecie się stać z juniora regularem i jaka jest ścieżka rozwoju, bo w niektórych firmach to jest czas nigdy nieokreślony, w niektórych firmach jest to rok i konkretne kompetencje. Ja osobiście przez chwilę pracowałam w jednym software house'ie, który ceniłam za to, że dwa razy do roku było spotkanie z programistą, gdzie były sprawdzane konkretne technologie i narzędzia, które miał znać, jego znajomość. Jeżeli już było na takim poziomie, jak było oczekiwane, no to nawet w ciągu roku można się było stać regularem. I to było super, bo zaraz za tym szły widełki finansowe i też czuliście, że się uczycie. Nie wiem, czy dużo firm to stosuje, natomiast nie musi to być tak idealnie dograne jak w tamtej firmie, ale można zawsze zapytać, czy macie w ogóle dookreślone ścieżki rozwoju. Myślę, że to jest cenne. Tak, mi się też tak wydaje, że to jest coś, o czym my często wspominamy w ramach innych webinarów, w ramach filmów, że musicie pamiętać o tym, że to jest IT, to jest branża, w której w tej chwili stosunkowo łatwo wejść, ale te pierwsze rok, dwa mogą być takie, że dużo się uczycie, mogą być różne, mogą być dość ciężkie, no ale potem bardzo szybko i rosną wasze umiejętności, jeżeli chcecie się uczyć oczywiście, no bo ta branża tego wymaga, ale też rosną zarobki. To chyba teraz mogę do 12 tak, przejść. Tak, przejdźmy od razu do 12. To bardziej Wam radzimy, żeby pytać o to, kiedy dostaniecie feedback. Wciąż myślę, że rynek polski się uczy tego, żeby dawać feedback po rozmowie rekrutacyjnej. Pytajcie o to. Chcę o tym powiedzieć, bo udało mi się to w jednej firmie zrobić i to naprawdę służyło i było fajne dla programistów, gdzie dogadałam się z osobami technicznymi, które rekrutowały, że nawet miałam trochę w tym interes, szczerze mówiąc, no bo rekrutacyjny, ale myślę, że było obopólnie korzystne, że jeżeli nie przeszły u nas dane osoby, to prosiłam chłopaków, żeby mi napisali konkrety, co ta osoba musi zrobić, jakie książki przeczytać na przykład, jakie frameworki jeszcze ogarnąć dodatkowo. I miałam takie dogadane, że chłopaki mi wypisują 50 rzeczy. I dostając ode mnie feedback, ci ludzie dostawali kwestię miękką, czy ja oceniam dobrze, że zespołowość, indywidualność i tak dalej, plus jasne wskazówki, jeżeli w ciągu pół roku ogarniesz wiedzę z tego zakresu, zadzwoń do nas i widzimy się jeszcze raz. I powiem Wam, że sukcesem fajnie. Wiele rekrutacji tak u nas się odbyło. I juniorzy, którzy do nas przychodzili i na ten poziom jeszcze nie ogarniali, ale chłopaki dali jasne wskazówki, ale to seniorzy rekrutowali, więc wiedzieli dokładnie, co zrobić. No to budowaliśmy naprawdę fajne środowisko, gdzie to była firma, która w Pythonie programowała. Też mieliśmy problem na tamten moment, bo to było parę lat temu, że Pythonowców było mało. My sobie dzięki temu w ciągu roku przeciągnęliśmy, no, ponad 10% firmy stanowili juniorzy, którzy dostali jasne wskazówki od naszych seniorów, co zrobić. I teraz, wiem, że nie ma tak wszędzie, ale dzielę się tym doświadczeniem, żebyście mówili wprost, już na rekrutacji, że jak mnie już ocenicie, czy ja mogę prosić o 3-4 wskazówki, co musiałbym zrobić, żeby się do Was dostać? Jaką wiedzę ogarnąć? Jakie jeżeli będzie o
będzie odmowa. Jeśli będzie odmowa, to jakby więc możecie się wstrzymać, będzie odmowa i poprosić, ale znowu, ja jako rekruter odebrałabym to pozytywnie, bo bym zobaczyła, że jest chęć jakby ulepszania swoich kompetencji. Mam fajną historię z tym związaną, bo dopiero co, no jakieś 2 tygodnie temu przeprowadzaliśmy wywiad z naszym absolwentem, z Bartkiem. Wywiad się ukaże w najbliższy czwartek, czyli za tydzień. I Bartek właśnie opowiada nawet i w samym wywiadzie i też nam tutaj poza kamerą opowiadał, że on w połowie, jak był w połowie naszego bootcampu, ktoś wrzucił na czat ogłoszenie o pracę, że jeżeli kojarzę historię. Jeżeli są chętni juniorzy, no to oni szukają teraz w Łodzi do pracy. I Bartek się tam zgłosił i powiedział, że w sumie on jest w połowie bootcampu i prawdopodobnie nie da rady zrobić, ale chciałby mieć doświadczenie przejścia tego zadania rekrutacyjnego, żeby mu dali feedback i tak dalej, i tak dalej. Oni się zgodzili. Oczywiście pracy nie dostał, ale dostał informację na temat tego, w którą stronę ma się rozwijać, co ma zrobić i tak dalej, i tak dalej. I pół roku później, jak już skończył bootcamp, zaraz po skończeniu bootcampa dostał ofertę od jednej z osób, która wtedy rekrutowała. Tak, dlatego, że przygotował się konkretnie pod te wymagania. Bardzo pozytywna historia. To jest pozytywna historia i też mi się wydaje, że to jakby fajnie pokazuje, że ze względu na to, że mówi się często w naszej branży, że jest bardzo dużo osób na miejsce, to z jednej strony tak, a z drugiej strony, jeżeli zrobicie tak, wyjdziecie tak aktywnie do tej firmy, pokażecie chęć, że faktycznie chcecie i będziecie się rozwijać i będziecie mieli trochę cierpliwości, no to nic nie stoi na przeszkodzie. To bym tylko właśnie podkreśliła to, o czym mówi Krzysiek, czyli proaktywność. Możecie nieraz jeszcze nie mieć kompetencji, ale proaktywnością zyskacie zaufanie, że jesteście osobami, które się nauczą w kilka miesięcy, bo macie motywację. Okej, okay, dobra. Mieliśmy wrócić do slajdu wcześniejszego. Jak poznać, że firma jest dla mnie? To tak. Po tych zadanych pytaniach, bo mówiliśmy o tym, że jak się przygotowujemy do tej rozmowy, to się zastanawiamy, w jakiej firmie chcemy być. I chodziło nam tu, można byłoby odnieść takie skojarzenie, że chodziło nam tutaj o to, że czy to jest średni software house, czy jakaś większa firma, czy na freelance w ogóle chcecie pracować, ale bardziej chodziło nam, pisząc to na samym początku, o to, żebyście się zastanowili, co będzie takiego, jak przyjdziecie na rozmowę i stwierdzicie, to jest ta firma, tu chcę pracować, to jest ten kierunek, w którym chcę iść. I jak myślisz, co będzie takimi wskaźnikami? Czy właśnie ten rozwój, czy co powinno być dla juniora? Dla juniora przede wszystkim rozwój. I tutaj to, co też wspomniałam wcześniej, poczucie, że to jest środowisko, w którym dopuszcza się popełnianie błędów i to jest widziane jako atut, a nie jako problem. Czyli, że bez problemu w roboczych godzinach programistów, seniorów są poświęcone godziny dla juniora, że jest miejsce na konsultacje, przewidziane są szkolenia. Idealny wszechświat. Tak, no mam świadomość, że mówimy o idealnym wszechświecie, ale jeśli z tych paru rzeczy, które wymieniłam, będzie chociaż jedna, to ja już bym się zatrzymała przy tej firmie. Jasne. To przejdźmy już dalej. Najczęstsze błędy w CV i na rozmowie kwalifikacyjnej. Zacznijmy od CV. Dobrze, będę zerkać, co my tutaj wypisaliśmy, żebym znowu trochę za dużo nie poleciała. Nieprofesjonalny e-mail. My tak. Już jesteśmy na tym etapie, jesteśmy na 56 minutach, więc myślę, że powinniśmy trochę przyspieszyć, żeby jeszcze zmieścić więc pytania. Więc tak, mówiąc dość szybko i konkretnie, profesjonalny e-mail musi być. Jeśli nie jest profesjonalny, dramat. Małpa buziaczek, tak, nie bardzo. Nie, imię i nazwisko. Nawet jak nie macie i z jakichś powodów macie opór przed tym, załóżcie profesjonalny skrzynkę e-mailową ze swoim imieniem i nazwiskiem pod chociażby samą rekrutację. Nie starano się brak informacji o technologiach. Z waszego CV muszą być technologie, to jest priorytet. Brak informacji o projektach. Jasne, jeśli ich nie było, to nie piszemy, ale jeśli są, piszemy. Mało konkretów, nie rozpisujmy się znowu właśnie za dużo, a poza tym jak macie wcześniejsze doświadczenie, które może nie było stricte z branży IT, ale kompetencje gdzieś się łączą, też to wypiszcie. To może nie jest portfolio, ale to jest jakby pokazanie, że wasze doświadczenie wcześniejsze nie poszło do kosza. No i brak potwierdzenia umiejętności. Co mam tu na myśli? Nie piszcie tylko Java albo nie wiem, coś tam, już teraz nie chcę przedłużać. Java poziom 2. Tak. Napiszcie przykład, który potwierdza, gdzie tą Javę ogarnialiście, gdzie się jej nauczyliście.
I znowu nie elaboraty, ale po prostu skondensowany przykład. Często tutaj też pada pytanie, jak wpisać bootcamp w swoje CV. To właśnie istotne jest, żeby powiedzieć, ile trwał. Istotne jest, żeby powiedzieć, z jakimi technologiami mieliście do czynienia i tak dalej, bo jeżeli wpiszecie, że po prostu zrobiliście jakieś szkolenie, to pracodawca równie dobrze może pomyśleć, że to było weekendowe szkolenie tak. I tyle. Błędy na rozmowie rekrutacyjnej. Spóźnienie, już mówiliśmy o tym, spóźnienie nie bardzo, chyba że się jakoś usprawiedliwicie albo no, zadzwonicie te 10 minut wcześniej. Nieprzygotowanie jest od razu rażące, to jest jeżeli nie wiecie nic o firmie, nie wiecie gdzie jesteście, bo takie sytuacje też się zdarzają. Z tym ubiorem chodziło mi o to tutaj, że okej, powiedzieliśmy, że zazwyczaj teraz już jest tak, że nie trzeba być w garniturze, ale z drugiej strony też no jak przyjdziecie w dresie poplamionym sosem z pizzy, to małe faux pas. Trochę niespecjalnie. Nastawienie chodziło nam o to, że no, czasami jest tak, że no, takie przykłady słyszałem, że przychodzą ludzie na rozmowę o pracę i tak nie do końca rekruter nawet wie, po co oni tutaj są, bo widać, że nie bardzo są zainteresowani. Mhm, że to jest któraś setna rozmowa i przyszli, bo... Po prostu. No i wylewanie żali na poprzedniego pracodawcę to też sprawia takie wrażenie, że na tego też możecie wylewać w przyszłości. No jeżeli tam, to też będzie oczywiście pytanie o to pewnie od rekrutera, czemu chcecie zmienić tę pracę, ale o właśnie, przejdźmy, to jest świetny segue. I teraz najczęstsze pytania, jakie się pojawiają na rozmowie rekrutacyjnej. No właśnie, co wiesz o naszej firmie? Czyli to, co mówiliśmy, żebyście umieli na to odpowiedzieć. Dlaczego powinniśmy cię zatrudnić, czyli musisz wskazać jakieś swoje najlepsze, jakieś no, atuty swoje, że jakby tak przemyślcie pod tym, jak przeczytaliście o firmie, co oni mogą potrzebować i uargumentujcie, że wy macie tę cechę po prostu. To jest to trzecie pytanie, jest ciekawe. Dlaczego chcesz zmienić pracę? Czyli jeżeli pracujesz w jednym miejscu i chcesz przejść do innej firmy, no to właśnie to jest ten moment, w którym nie powinniście za bardzo super narzekać chyba na poprzedniego tak. pracodawcę. Pomyślałam, żeby tu jeszcze dodać, bo trochę o tym jest nasz webinar, że wy się przebranżawiacie, więc przygotować się na opowiedzenie, dlaczego branża IT. No i tu jakby powiedzieć szczerze, że no różne są historie, ale powiedzieć bardzo... kawałek prawdziwej historii. Dlaczego wcześniej nie IT, a teraz zrozumiecie, że tak. Chociaż no nie wiem, czy dobrą odpowiedzią będzie, bo chcę więcej zarabiać. Nie, no spróbujmy znaleźć jakąś misję w tym wszystkim. Wiadomo, że może to się sprowadzać do pieniędzy, natomiast powiedzcie coś więcej. Tak. Ja zanim resztę tych pytań już wam powiem, że możecie pisać pytania, bo to jest ostatni nasz slajd. Już możecie zadawać pytania, zaraz będziemy na nie odpowiadać. Idźmy dalej. Dlaczego chcesz pracować w naszej firmie? No to pewnie łączy się o tej wiedzy o firmie też. Współpraca z poprzednimi przełożonymi, to powiedzieliśmy. Co cię motywuje do pracy? To też chyba jest dość ciekawe pytanie, no bo wydaje mi się, myślisz, że odpowiedź w stylu, że pieniądze mnie motywują do pracy, to jest dobra odpowiedź, czy nie? To znaczy ja nie jestem naiwna i wierzę, że dla każdego ten czynnik jest ważny, bo on jest gdzieś w piramidzie choćby Maslowa, gdzieś tam na samym dole. Natomiast nie mam nic przeciwko, jak usłyszę, że pieniądze, ale chciałabym zaraz za tym na jednym tchu, a nie, że ja dopytam, usłyszeć coś jeszcze, bo wtedy wiem, że taki pracownik jest bardziej zaangażowany. Czyli przykład, mogę usłyszeć, że tak, bo chcę więcej zarabiać, dlatego przychodzę do branży IT, ale od zawsze technologia była mi bliska i potwierdzenie przykładem, co robiłem do tej pory, czy robiłam. I to wtedy jak najbardziej jest okej. Albo na przykład, że w tym, co robicie do tej pory, po prostu nie ma perspektyw rozwoju i chcielibyście się rozwijać, bo to jest dla was istotne. To też jest moim zdaniem dobry powód. Jak najbardziej. Takie standardowe pytanie, gdzie widzisz siebie za 5 lat, to jest takie, tak. Jakim zwierzęciem jesteś? Nie mamy tego. Nie mamy tego. Pracowałam w jednej firmie, gdzie o to pytano. Dziewczyna akurat była po psychologii. Uargumentowała, że pytała po to, aby zobaczyć, czy ktoś umie przejść myślenia abstrakcyjne. Aha. W takim rozumieniu okej, okay, ale jakby wciąż ten profesjonalizm, my to wiemy, psycholodzy, ale na przykład ktoś z drugiej strony tego nie wie i może to odebrać różnie, więc sobie strzelamy w kolano trochę. Natomiast gdzie widzimy siebie za 5 lat, to też jest trochę już no, bardzo stare już pytanie i w ogóle nie powinno mieć miejsca, bo w branży IT 5 lat to jest wieczność. Więc nawet jak was zapytają, ja bym się nie obawiała odpowiedzieć, że nie wiem, czy za 5 lat, bo za 5 lat to myślę, że mogę być, nie wiem, już nie wiem, może nie programistą, ale na przykład PM-em, tak? Ale mogę się odnieść, gdzie się widzę za 2 lata. Czyli przez najbliższe 2 lata widzę się jako osoba, która się uczy i dąży do większego zakresu wiedzy. To też jest dobra odpowiedź. O tych silnych stronach, które są następne, mówiliśmy trochę, że
pewnie będzie o to pytanie, żebyście mogli określić, jak będziecie się przygotowywać. To często są te pytania, one są różnie sformułowane, ale to chodzi o to, żebyście powiedzieli, w czym się najlepiej czujecie, bo to też pokaże, jak będziecie pracować, jak będziecie z zespołem współpracować, tak samo jak 10. pytanie, czyli czy skutecznie pracujesz w zespole. Mhm. Zazwyczaj to nie jest tak wprost, tylko po prostu rozmawia się o doświadczeniu i podpytuje się trochę, a jak tam z tą osobą robiłeś to czy to. Więc przygotować się na trochę taką uważność i wyłapanie, czy to pytanie przypadkiem nie ma tego na celu, i uważać, co się tam mówi. To jakby. Jasne. Słabe strony i największe wady pojawia się? Pojawia się i nawet mi przyszło do głowy, a propos, jak kiedyś prowadziliśmy webinar, to polecałam, żeby wejść na... Jest taka strona 16 personalities, tylko opisane cyfrą 16, czyli tam 16personalities.pl. Możecie sobie zrobić test, on zajmuje maksymalnie 15 minut i dostajecie pełen raport, jakim jesteście osobami, w jakim środowisku funkcjonujecie, tak, i wszystko po kolei. Ja sobie to wyślę to w mailu po webinarze. Dobrze. I tam jest taki obszar, gdzie są jasno nazwane cechy, które są u Was mocne. I są cechy, które są słabe. One się może czasami odnoszą do ogółu życia, więc jak je przeczytacie, będzie Wam łatwiej to odnieść do pracy, jak ta cecha się u Was przejawia w pracy. To dla tych osób, które mają trudność w mówieniu o sobie dobrze, a wiemy, że w Polsce jest dużo takich osób, bo trochę tak jesteśmy pokoleniowo wychowywani, więc skorzystajmy z takiego testu, który nas odpowiednio zweryfikuje i da po prostu fajną informację, jak, co jest w nas dobre, a co złe. No, dokładnie. Poza tym każdy ma jakieś słabe strony i powinniśmy być szczerzy, jeżeli o to chodzi. Okej, mamy czas na pytania. Ja zaraz widziałem, że się z 2-3 pojawiły wcześniej, ale jeżeli chcecie zadać nam jakieś pytanie odnośnie rozmowy kwalifikacyjnej, ale może też szukania pracy, a może jakieś kompletnie niezwiązane, to też postaramy się odpowiedzieć. Odległość Ziemi do Księżyca 340 tysięcy kilometrów, bo ostatnio ktoś pytał. Tak? Tak. Okay. Tak. Właśnie... Więc odpowiadam. Zdziwiłaś się. Zdziwiłam się. Mówię, nie wiem, tak. Czegoś, o czym mamy mówić. Nie, pewnie się pomyliłem teraz znowu. Dobra, zanim przeczytam Wasze pytania, to jeszcze zapraszam Was na kolejne webinary. Ja dzisiaj wrzuciłem na ten miesiąc kolejne webinary, które będziemy prowadzić. Najbliższy jest 28 listopada z Piotrem Dobrowolskim. Będziemy rozmawiać o tym, czego nie wiecie jeszcze o programowaniu, co byście chcieli wiedzieć, a boicie się zapytać, taki jest tytuł. A Piotr jest programistą, więc świetnie. Dokładnie, jak najbardziej. Więc zapraszam na codilla.com/webinar, żeby się zapisać na te webinary, a ja już czytam pytania. Okej. Czy bootcamp na LinkedInie traktować, Przemek pyta, czy bootcamp na LinkedInie traktować jako typowo wykształcenie, czy może doświadczenie? Ma to znaczenie dla pozycjonowania nas, dla rekruterów? Myślę, że nie. Bardziej chodzi o to, na czym skupia się rekruter. Rekruter dzisiaj mniej skupia się na wykształceniu, tylko skupia się mniej na wykształceniu, a bardziej się skupia na doświadczeniu, w związku z czym wpisywałabym to w projekt. Okej, w projekt. Tak. Czy warto robić, znowu to jest pytanie od Przemka, drugie, czy warto robić na GitHubie dużo projektów własnych lub z kursów online, które pokażą nasze umiejętności, czy lepiej nie zasypiać i zrobić tylko kilka, ale konkretnych? Pytanie, o jakiej skali mówimy, że tak dużo, że tam aż zasypujemy. Jeżeli to będzie mniej więcej między 10 a 15 projektów, to okej, mieścimy się w normie. Jeżeli chcemy robić 50 przeróżnych, to skupmy się na 10 dobrych. Mhm. Więc znowu to kwestia wyważenia, co kto ma na myśli ile. Ale faktycznie jakby zróbmy, może teraz tak myślę na bieżąco, zróbmy 10 do 10 dobrych, które pokażą faktycznie wartość, jaką mamy. Czyli zastosowanie konkretnych technologii. Piotrek Karpiński zapytał o to, czy wpisywać w CV informacje o ukończeniu bootcampu. No to odpowiedzieliśmy, że jak najbardziej tak. Czy to korzystnie wpływa na nasz wizerunek? W oczach rekrutera. Oczywiście, że tak. I to od bardzo dawna. Powiem Wam, że zanim jeszcze szkoły programowania zrobiły się modne, to wszelkie kursy rekruterzy odbierali bardzo dobrze, no bo już wtedy widzieliśmy ten trend, że ktoś, kto jest po krótkim kursie, ale bardzo dobrze przygotowanym i skondensowanej wiedzy do przełożenia od razu do działania,
będzie dobrym programistą, więc jak najbardziej nie bójcie się i zamieszczajcie te informacje o bootcampach. Można nawet dwojako, bo jak dla mnie to się mieści w wykształceniu, bo to jest jakie, tylko wiecie, to jakby każda szkoła trochę ma inną metodę, więc ja bym to bardziej w projektach wpisywała, bo to jest projekt, 9-6-miesięczny projekt. Okej, dobra. Albo szkolenie. Też może być w rubryce szkolenie. Dobra, to widzę, na to odpowiedzieliśmy. Kinga zadała nam pytanie, ale jest bardzo rozbudowane. Czy ze względu na to, że włada paroma językami, może liczyć na to, że będąc juniorem po web deweloperze, Kinga jest w trakcie web dewelopera, web developer plus, czy może liczyć na to, że te parę języków będzie na jej korzyść, czy to podwyższy jej stawkę w początkowej pracy? No tak, jakby w ogólnym poziomie, że to jest już bardziej doświadczony pracownik niż junior, tak. Tylko znowu wracamy do pytania, dla kogo będziesz rekrutowana? Jak do software house'u dla konkretnego klienta, to już wam tłumaczę, jak to wygląda. My wysyłamy CV naszemu klientowi, tej osoby, którą zrekrutowaliśmy na przykład, i ona chce zobaczyć te kompetencje, które są istotne dla projektu, i ona taką stawkę za was płaci. Mhm. A jak taką stawkę płaci, no to my jako firma taką stawkę też damy, czyli juniorską. Jeżeli natomiast chcecie się dostać do firmy, która nie ma klientów zewnętrznych, tylko ma dział IT i programujecie dla tej firmy i zespół tworzy kilkanaście projektów wewnętrznie, no to myślę, że można śmiało podjąć rozmowę o tym, że ja mam doświadczenie na poziomie seniora tu, a tu zaczynam jako junior, co powoduje, że moją wiedzę mogę przenieść. Nie, mówimy o językach angielski, hiszpański, aha, portugalski. To przez chwilę tak myślała, a potem ja to czytam następne pytanie, ale usłyszałem, co mówiłaś. Nie, aha. To chodziło o różne języki, jeżeli chodzi o języki takie... Nieprogramowania, dokładnie. To nie, no myślę, że to jest jakby podobne, no to też jest jakaś kompetencja pewnej umiejętności łapania szybkiego uczenia się, no bo to już jakby, jeżeli mówimy powyżej trzech języków, to już mówimy, że to są poligloci, ale no tylko chyba wtedy, jeśli projekt dla firmy jest jakby dwujęzyczny, hiszpański, angielski tak. Na przykład, możecie wtedy prosić o większą stawkę, bo się porozumiecie z klientem w jego ojczystym języku i jeszcze tym biznesowym, który dzisiaj jest angielski. Mm-hmm. Ale nie. Angielski jest zdecydowanie takim standardem, standardem międzynarodowym, i te dodatkowe języki będą przydatne w momencie, w którym te projekty będą bardzo, bardzo konkretne, że na rynek tylko hiszpański. Znajdziesz software house, który pracuje na rynek hiszpańskojęzyczny, no to jasne, że prawdopodobnie zaoferuje ci lepszą kasę. Oni z założenia to zrobią. Tak, z założenia to zrobią. Aczkolwiek gratuluję tych języków. Tak. Słuchaj, to są wszystkie pytania, jakie padły dzisiaj. W takim razie, jeżeli byście mieli jeszcze jakieś pytania, na które albo my nie zauważyliśmy jakichś pytań, które może się pojawiły, bo czasami tak jest, to ja postaram się na nie odpowiedzieć jutro z profilu Codily na Facebooku. Ja myślę, że to wszystko z naszej strony. Tak, i tak przekroczyliśmy czas, który sobie zarezerwowaliście, więc dziękujemy. Tak, godzina 11 w tej chwili. No, ale dobrze nam się rozmawiało. Mam nadzieję, że wam się też bardzo dobrze słuchało. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania do nas, to możecie pisać albo bezpośrednio na Facebooku, albo na mail bootcamp@codilla.com, albo możecie zadzwonić do nas. Gdzie tylko chcecie. Jesteśmy dostępni. My jesteśmy jak najbardziej dostępni. Oczywiście jutro wam wyślę mail z wszystkimi linkami, o których rozmawialiśmy. Ja wam dziękuję za udział. Dziękuję tobie. Ja również i pomyślałam o networkingu. Jeżeli macie ochotę, zapraszajcie nas na LinkedInie, choćby po to, żeby dotrzeć do większego grona ludzi poprzez przyjęcie do naszego grona znajomych, to już zaczniecie żyć trochę w tym świecie i będziecie dostępni dla większej ilości ludzi. Jak najbardziej. Dzięki wielkie i do zobaczenia na następnym webinarze.